Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach. To dla ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Jana Mziołek. I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne, podcast o kulisach polityki. Dziś będziemy mówić o tym. Dziś w nowym roku, nowym rokiem, nowym krokiem będziemy mówić o tym, co dalej z pisem, które przeszło do opozycji w kontekście tegorocznych wyborów samorządowych i europejskich. Jak nowa koalicja rządząca będzie sobie poczynała, jeżeli chodzi o rozliczenia, a także o wojnie między prezydentem a rządem, która no, jakby nabiera tempa, tak bym to powiedziała. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. I co dalej z pisem? 11 stycznia ma odbyć się ta wielka manifestacja. Pytanie, czy tam rzeczywiście będzie dużo ludzi, no bo to jednak jest tak. Godzina 16, dzień pracujący, bo czwartek, dopiero ludzi właśnie wrócą. Styczeń, okropna pogoda. O czwartej już jest ciemno. No właśnie, jest tutaj dużo takich czynników, które mogą nie zachęcać, no ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński może ściągnąć wszystkich polityków swoich z parlamentu, no bo oni wtedy mają posiedzenie, więc nie trzeba będzie ich zmuszać, więc już na pewno oni jakoś tam frekwencyjnie to podbiją. No, i ta manifestacja ma pokazać taką jedność, zresztą też o tej jedności coraz bardziej się mówi. Kamila Baranowska napisała taki tekst na interi, że podobno polityków PiSu zjednoczył Donald Tusk. Jego chęć odwetu, rozliczeń, mściciel ich zjednoczył. To było widać przy okazji tych ich akcji w mediach publicznych, bo tam w nich brali udział, czyli i siedzieli i w taju, i w papie przedstawiciele wszystkich frakcji i młodzi i starzy i suwerenna Polska i porozumienie tam stare, jeszcze stare porozumienie centrum i, i, i premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński także rzeczywiście można powiedzieć że to ich zjednoczyło tak, walka o to, żeby Donald Tusk całkowicie się na nich wszystkich nie zemścił. No ale o ile my tak trochę wieszczyliśmy taki rozpad Pisu zaraz po tych wyborach przynajmniej taki chwilowy rozpad, tak, że muszą się nowo poukładać, no to widać, że jednak ta chęć tego, żeby znowu powrócić do władzy, gdzieś im tam zaczęła jednoczyć i to, że ten Donald Tusk zaczyna coraz mocniej uderzać, bo jest też takie poczucie, że Donald Tusk trochę pojechał po bandzie w tym wszystkim co robi. Od to naprawdę bardzo eufemistyczne wyrażenie. O czym też będziemy mówić, no ale dlatego Prawo i Sprawiedliwość postanowiły się zjednoczyć. My nawet pisałyśmy o tym w niedyskrycjach parlamentarnych odnośnie tych protestów, że jeden z polityków, który był na placu trzech krzyży, siedział tam wieczorem, obserwował, jak Łukasz Schreiber wracał z protestów w papie i wracał taki właśnie zmęczony z tą torbą przez ramię i mówi, tak właśnie wygląda upadek po utracie władzy, że już nie ma się tych limuzyn, trzeba piechotą i do domu, wracać po jakimś wielogodzinnym dożurze w papie, ale ja tak naprawdę to nie wiem, czy to dla nich to było takie męczące, czy im więcej tego fanu nie zapewniło, bo ja miałam takie wrażenie, obserwując Jarosława Kaczyńskiego, że tam naprawdę wróciła jakaś druga młodość, przecież on nawet Sylwestra spędził w telewizji polskiej. I święta chyba, <laughs> święta. W końcu nie jest sam na święta, ja oh, na no. no więc właśnie o to chodzi, że rzeczywiście pojawiła się taka, taka jedność w tej partii, a właściwie w tym całym obozie, ale ta jedność to za mało trochę, bo jeszcze potrzebne są jakieś plany na możliwość wybrania, wygrania wyborów, a z kolei z moich inf informacji moi rozmówcy w PiSie mówią, że na razie tak, tych planów nie widać i generalnie nastrój są o tyle minorowe, że wszyscy czują w kościach tę wewnętrzną, podskórną walkę. Że, o walkę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, że ona się nieustająco toczy, że głównymi bohaterami tej walki są z jednej strony Mateusz Morawiecki, a z drugiej strony, jak powiedział mój rozmówca, zbiorowy bohater. bohater. Tak, zbiorowy bohater <noise> reprezentujący to stare, stare porozumienie Centrum, mm. albo w ogóle to stare PiS. Czy nie, się nie, nie wybrało porozumienie tego bohatera? No tam po prostu jest kilka osób, które gotowe by były stanąć na czele tej grupy. To jest oczywiście pan Jaim Brudziński, pan Mariusz Błaszczak, czy pani Elżbieta Witek, czy pan Jacek Sasin, tylko jak mówi mój rozmówca, żaden, żaden z nich, żadne z nich, nie ma takich zdolności przywódczych jednak, jakie ma nie Mateusz. Wspominając, tak, jakie ma Mateusz naprawdę? Morawiecki. Tak. Czyli Mateusz Morawiecki ma jednak zdolności A poza przywódczy. tym, jak z Uwagę mój rozmówca, on jeden zaproponował wyjście do przodu, czyli powołanie tego gabinetu cieni i zadeklarował, że będzie w nim pracował. Już rozpoczął a pracę oni, nawet na tym. A oni nie zadeklarowali nic, są po prostu bierni. Zatem tak naprawdę jedyny, który w tej chwili no, ma jakiś pomysł na to, co dalej, to jest właśnie Morawiecki. Oczywiście na pewno Jarosław Kaczyński też nad tym myśli, ale no, mój rozmówca na przykład uważa, że Jarosław Kaczyński powoli. Przestaje być wartością dodaną dla PiSu. Jego przemówienia już nie zagrzewają ludzi do walki. No tak, ale powiem szczerze, ja oglądałam jego wywiad w telewizji Republika i, i ma takie momenty, gdzie potrafi być nadal zabawny bardzo, chociażby kiedy powiedział, że tak właśnie rozumieją prawo, obecna władza rozumie, żeby go nie przestrzegać. I on to mówi z jakąś taką, nie wiem, swadą. Tak to mówi w taki sposób, że to naprawdę jest takie, no bardzo proste w jego, w jego ustach. No i Jarosław Kaczyński, ja mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego, że może już tam nie porywa, to cały czas intelektualnie jest bardzo sprawny. Ja bym mu tego jednak nie odbierała. Jest strategiem bez wątpienia, największym w pisie. Ja w ogóle kiedyś postawiłam taką tezę, że jest w ogóle największym strategiem na naszej a, scenie politycznej. Czyli Donalda Tuska tutaj y, zdetronizowałaś. Don, Donald Tusk nie jest wielkim strategiem y, według mnie. Uuu, a rządzi, uważa Jeli rządzi. No, rządzi, co stać? Nie się mści. Trudno, wezmę no, to na klasę. No, ale w każdym razie jest ten problem w PiSie, że, że Jarosław Kaczyński, bo to on będzie musiał to zrobić. Prędzej czy później będzie musiał wskazać swojego następcę i raczej powinien to zrobić prędzej niż później, jeżeli ma nastąpić, wiesz, no jakaś, jakaś wygrana chociażby w tych wyborach prezydenckich, bo zdaje się, że na wybory samorządowe to i tak już wszyscy postawili krzyżyk, że tutaj się wygrać nie da, że raczej się straci Miki. Jeśli chodzi o wybory europejskie, to tam one nikogo specjalnie nie interesują, bo wiadomo. No ale tam... tutaj chyba trochę robi Prawo i Sprawiedliwość podprowadzenie takie, bo cały czas mówi o tych migrantach i y, no tym, tak, co to... chce Unia Europejska zrobić. To znaczy, że chce stworzyć super państwo. Więc jak rozumiem, to w, praktycznie jest w każdym takim filmiku Mateusza Morawieckiego nagrywanym. No to akurat, to akurat słusznie, że oni to cały czas powtarzają jako podprowadzenie do wyborów europejskich. No ale nie wiem, czy to wystarczy. Czy prawda, żeby, żeby te wybory wygrać? Zobaczymy jak, zobaczymy też, jak się zachowa w tym wszystkim koalicja. Czy będzie chciała się zjednoczyć i wystawić jedną listę na przykład do sejmików samorządowych, co bardzo by uratowało, wzmocniło lewicę, czy, czy też wiele list, to wtedy lewica pójdzie na dno. Jeśli chodzi o sejmiki, tak samo jest ten, ten sam problem jest z partią, z wyborami europejskimi. No, czy, czy będzie Wspólna lista, czy nie będzie wspólnej listy? Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. To znaczy, już teraz słyszę, jeżeli słyszę, że no jednak każdy powinien startować w tym bloku, w którym później będzie zasiadał, no to znaczy, że w Parlamencie Europejskim to znaczy, że wspólnej listy nie będzie, bo tam są trzy frakcje. Obecnie w naszym rządzie reprezentowane są trzy różne frakcje. Frakcja europejskich IPP, czyli to jest Europejska Partia Ludowa, jest frakcja socjalistów i demokratów, no i jest ta frakcja równościowa, czy tam liberalna, jakkolwiek ją tam zwą, w której, do której aspiruje Polska 2050. To już tak płynnie przeszłaś do wyborów europejskich, to jeszcze wrócę na chwilę do wyborów samorządowych i tych nazwisk. No bo Tobiasz Bochański to jest takie nazwisko, które się pojawia w kontekście prezydenta, kandydata na prezydenta Warszawy. Zresztą, no tutaj się pochwalimy, że to wprost rok temu napinęło, może nie rok temu, to było wakacje. My podaliśmy tą informację, że on będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. On był wojewodą mazowieckim i zanim został odwołany przez premiera, to sam jakby złożył rezygnację też w taki sposób, że on sobie nie wyobraża współpracy z takim premierem. On rzeczywiście, no mówiąc tak kolokwialnie, lansuje się bardzo mocno w mediach. I też dlatego pewnie, że Prawo i Sprawiedliwość za bardzo nie liczy na to, że wygra wybory w Warszawie, bo raczej jest przesądzone, że wygra Platforma Obywatelska. To może postawić na takiego mniej rozpoznawalnego póki co kandydata, no ale jednak młodego. Jednak widać, że ma jakiś zapał do pracy. Widać, że z tymi kanałami chce też dotrzeć do młodszych ludzi. No i liczą na to, że po prostu będzie druga tura. To znaczy, że ten Rafał Trzaskowski w tej pierwszej turze nie wygra, co już też zaczyna przebąkiwać nawet Platforma Obywatelska. Więc jakieś nazwisko, jakaś młoda twarz do tej pory, no nieograna, młoda twarz niezużyta, zaczyna się pojawić. No to co do wyborów, to nigdy nie można powiedzieć, że one są przesądzone. Także e, naprawdę nie skreślałabym całkowicie Tadesza Bocheńskiego jako kandydata, który nie ma szans. Ale jeżeli będzie bardzo trzymał się bardzo twardej linii pisowskiej, jeżeli będzie dosyć agresywny w swoich wystąpieniach, no to na pewno nie będzie miał szans, ponieważ Warszawiacy nie lubią takich, e, takich kandydatów. Widzieliśmy po tym, jak Patryk Jaki sromotnie przegrał e, <grym> ale swoją walczył. walkę No tak, ale przegrał w pierwszej, <grym> już w pierwszej turze, tak? Dzięki niemu. On się przyczynił do tego, że Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze te wybory. I okay. teraz to, to też jest pewien kłopot dla Rafała Trzaskowskiego, bo jeżeli będzie musiał walczyć jeszcze i w drugiej turze, to znajdą się tacy w obozie nowym koalicji rządowej, Którzy powiedzą, no ale no to jak to, to po pięciu latach, a nawet i więcej, z hakiem rządzenia w Warszawie, no, część wyborców odpłynęła, jest niezadowolona, zniechęcona. To czy to może być kandydat na prezydenta Polski? Będzie takie, takie właśnie myślenie i takie mówienie. No ale oczywiście, nie tylko pisma. Problem z wyborami samorządowymi, bo koalicja też ma tu i ówdzie problemy, mimo że rządzi w dużych miastach i ma szansę przejąć znakomitą większość sejmików, ale na przykład w Krakowie Partia Razem, która teoretycznie jest w koalicji, poparła kandydaturę pana Gibały niespodziewanie, z nikim się nie konsultując w tej sprawie, bo jak rozumiem koalicja rządząca jeszcze nie ma pomysłu, kogo ewentualnie będzie popierać w Krakowie. Tam będzie kilku kandydatów, Majchrowski wreszcie odejdzie, mówię wreszcie, bo on już od 2002 roku jest prezydentem, zatem to już jest szmat czasu i rzeczywiście wytworzy się taka pustka, każdy może powalczyć, a partia Razem, nie, nie zastanawiając się zbytnio, nawet nie konsultując się z liderem Nowej Lewicy, Włodzimierzem Czerzastym, poparła sobie Gibałę i już. Ja o tym rozmawiałam z panią Gosek Popiołek w tej przerwie między świątecznej spotkałam ją w Radio Tok i ona mówiła, że zawsze się dobrze współpracowała z panem Gibałem. A poza tym no, partia Razem mogła tam naliczyć na ile? Na 6% no, lewica generalnie, więc no, dla niej to nie było za bardzo sensu. Lepiej poprzeć kandydata, który ma szansę wygrać wybory, niż popierać takiego, który po prostu zdobędzie kiepski wynik w Krakowie. Nie, nie, to ja nawet o tym nie mówię, że lewica miałaby wystawić własnego zwycięskiego kandydata, choć przypomnę, że pan e. Majchrowski był kandydatem SLD no, ale w to 2002 w tamtych czasach. roku. W tamtych czasach, kiedy SLD liczyło ponad 40% poparcia. A oczywiście, że tak, to były zupełnie inne realia, ale jeżeli się w taki ostentycyjny sposób popiera jednego z kandydatów, to znaczy, że takie rozmowy o tym, żeby cała koalicja poparła jednego kandydata, już będą trudniejsze. Co prawda, partia razem nie weszła do rządu, ale oficjalnie jest w tej koalicji rządzącej, a nie zamierza się jakoś podporządkowywać dyrektywom nie wiem płynącym skąd? z kądś z centrali odważnie od odważni. <laughs> także będą kłopoty nie tylko w pisie <laughs> ale również i w koalicji rządzącej tam również będą kłopoty co tam pani w polityce czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną słuchasz podcastu niedyskrecje parlamentarne do słuchania to skoro już jesteśmy przy kłopotach, to porozmawiajmy o rozliczeniach i o tym, jak one dzisiaj wyglądają, no bo mm, idą pełną parą. O dziwo, na początku tak się wydawało, że nie mrawo, aż w końcu Donald Tusk już słynna się wściekł i zarządził, że wszystko idzie pod nóż, dosłownie wszystko, bo nie tylko media publiczne, jak widzimy, ale też na przykład spółki Skarbu Państwa, bo już tam są nowi nominanci, zdaje się. Pan nawet Kierwiński już gdzieś tam swoją szefową gabinetu umiejscowił w jakiejś radzie nadzorczej, więc robi się Niektóre rzeczywiście się ciekawie. okropnie wściekają i mówią, jak to miało teraz być po fachowości, a, na a tu pani filolog. Ale ja też mówię, na pewno, na pewno. Standardy raz wypracowane zostają z nami e, na zawsze, a im gorsze są to standardy, tym bardziej będą trwały. Oczywiście, ja rozmawiałam z jednym z polityków Koalicji Obywatelskiej ja i wiesz, no ale tak naprawdę to już przecież musiało to PiS przegrać te wybory, bo tak jak oni się poobsadzali tymi ludźmi, e, ile oni mieli z skarbu państwa gdzieś tam przy sobie mówi, a ty myślisz, że znajdziecie inaczej i zaraz się tacy znajdą. Znaczy oni są tak z tym szczerzy, to znaczy kiedy się z nimi rozmawiasz. Szczerze, rozmawia. ale na ofię. Szczerze, ale na ofię. Stacji. No tak, no. oczywiście. To, że to, że są spółki przejmowane, to, że są wy, wymieniani członkowie rad nadzorczych i zarządów, to w spad, zupełnie mnie nie bulwersuje. To, to jest praktyka łupów wojennych, która u nas trwa od Wielu, wielu lat i dobrze, żeby się to odbywało przynajmniej zgodnie z przepisami, a nie przy pomocy łopu. Tak jak to jeden prezes Orlenu został odwołany przy pomocy łopu za czasów, gdy rządziła koalicja SLD z PSL-em jeszcze wtedy. Zatem lepsze, lepsze to, co jest niż, niż to, co było, niech tam sobie obsadzają te stanowiska. I, i oczywiście z taką myślą, że jak przegrają kolejne wybory, to, to natychmiast jest. I no nie, i no to wtedy będą mówić przy... kolesiostwo, obsadzają stanowiska. I nie, brak kompetencji w ogóle, <laughs> tak będą mówić, tak będą mówić, to prawda. Ale są jeszcze inne i to dużo ważniejsze sprawy niż te spółki Skarbu Państwa, no bo jest ta Krajowa Rada Sądownictwa, jest Trybunał Konstytucyjny. Muszę powiedzieć, że pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie chce powiedzieć, jakie pomysły ma w tej sprawie, a skoro nie chce Powiedzieć, to nie jestem pewna, czy one są takie całkowicie zgodne może tak, z, z literą prawa. Może tak, jak w sprawie TVP szuka podstawy prawnej. No to już ma jedno. Jeśli chodzi o KRS, to tam już Sejm przyjął uchwałę. To, <śla> uchwałę no, <śla> na TVP też przyjął uchwałę, no. Piści Więc... się śmieją, że niedługo będzie uchwała zasadnicza. Dobra, dobra, niech oni się nie śmieją, bo oni też sobie uchwałą ustalili w 2015 roku po wyborach, że pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez poprzedni Sejm jest wybranych niezgodnie z prawem i w związku z tym oni mogą sobie wybrać swoich zgodnych z prawem. Dlatego też mówią, że już uchwały na przykład za następnego rządu, już to będzie przeżytek i będą rządzić je same sami. No właśnie, o to chodzi. No ale tutaj mamy właśnie taki, taki oto szkopu, że jest ta Krajowa Rada Sądownicza. I wiadomo, że tam jest bardzo o tyle ba trudna sytuacja, że jak się, załóżmy, uchwałą wywali tych sędziów, się odetnie ich, skoro sami się nie podali do dymisji, bo uchwała to jest i wezwanie, żeby się podali do dymisji, no ale skoro sami się nie podadzą do dymisji, to się im odetnie te karty wejściowe, odetnie się im możliwość wchodzenia do budynku, odetnie się im służbowe maile i w ten sposób się ich załatwi. Tylko co dalej? Co dalej? No, no to tak jak z TVP, Nie, no wiesz, jednak problem jest, bo tutaj sobie mogą powołać te władze pod pretekstem, że o to likwidują, więc wstawiają e, najpierw likwidatorów. Likwidatorzy Na kichają prawa handlowego. Tak, tak. Likwidatorzy powołają komisarzy wyborczych, nie, nie, nie wyborczych, tylko komisarzy e, do zarządzania i, i tutaj nie potrzeba e, n, pana prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o jakąkolwiek nominację sędziowską, to musi ją zatwierdzić pan prezydent. No i co? i będziemy funkcjonowali bez KRS-u, Ale... bo, bo pan prezydent nie zatwierdzi nowych nominacji sędziowskich. Ale pojawiło się też taki pomysł, pojawił w tych kręgach silnorazemowych, żeby zrobić referendum o unieważnieniu prezydenta. Pana prezydenta, no. No, Więc... przecież, no. Skoro Ryszard Petru powiedział, że można przyjmować uchwały i wdrażać je bez podpisu pana prezydenta, no to, to, to można ignorować weta. No, no tak, można ignorować weta, można e, odwołać, zrobić referendum w sprawie odwołania pana prezydenta. Wszystko można. I potem, oczywiście przyjdą następcy i będą robić dokładnie to samo. To znaczy e, zostanie rozwalona totalnie konstytucja. E, no i wtedy rzeczywiście można już ją uznać za, e, <laughs> za niebyłą. E, no tak. E, no ale właśnie to jest ten szkopuł. Zastanawiam się, czy po prostu politycy w swojej interpretacji, obecnej interpretacji przepisów, tak jak oni ją rozumieją, to są słowa pana Donalda Tuska, stosujemy prawo tak, jak my je rozumiemy, no więc tak, jak oni je rozumieją, do do którego momentu się posuną, a w którym momencie się zatrzymają? Czy się w ogóle zatrzymają, bo może się po prostu nie zatrzymają. Jak pisał Wojciech Sadurski w Gazdzie Wyborczej, PiS stosuje konstytucję jako pułapkę na obecny rząd. Ach, no straszne, Więc no się to, Konstytucja to jest... stała pułapką. Co za, co za dramat? No, niech zmienią, <śmiech> proszę <śmiech> bardzo. Niech znajdą sobie 276 posłów i ją zmienią. No, w każdym razie z tymi sędziami jest kłopot, z Trybunałem Konstytucyjnym. No nie wiem też, też, będzie jakiś kłopot, no bo jak wysadzą go w powietrze, wyleją wszystkich właśnie na tej zasadzie, że najpierw przyjmą uchwałę, że ten trybunał jest niezgodny e, z prawem, a potem odetną karty wejściowe członkom trybunału, czyli to się odbędzie tak jak siłowo e, 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 w przypadku telewizji e, publicznej, e, to znaczy, że trybunału nie będzie, bo pan prezydent Niczego sędziu, nie będzie. No bo pan prez, <laughs> tak, niczego nie będzie, dokładnie. A tak jak kiedyś powiedział Kononowicz, żeby niczego nie było. No tak, no ale jeszcze w tych wszystkich rozliczeniach są też komisje śledcze. Pamiętajmy o nich. O, tam komisje śledcze, to, to jest szczegół. One mają ruszyć, znaczy już teraz powinny, będą transmitowane, dlatego że już TVP została odbitana, to czekała obecna władza, żeby móc pokazywać te komisje śledcze. No i kolejno będą wzywani politycy. My nawet zapytaliśmy Mateusza Morawieckiego na rozmowie, czy on się stawił przed tą komisją. Powiedział, że jest w sprawie wyborów kopertowych. Powiedział, że jeszcze decyzji nie podjął, a wiadomo, że będzie powołany. Znaczy powiedział, że czeka, aż go wezwą. No to też będzie taki dosyć ciekawy show, który będzie przedstawiany. Tylko pytanie, czy w ogóle oni sobie na tych komisjach będą radzić z tymi politykami prawa i sprawiedliwości, jak zresztą rozmawiałyśmy o tym, no bo oni widać już są sprawni w boju. No, oni są bardzo sprawni w boju, natomiast ci, którzy zasiadają w tych komisjach, no, mogą niekoniecznie zdawać sobie sprawę z tego, jaka to jest trudna misja. Dla mnie jest oczywiste, że wszyscy powołani przed komisję powinni się przed nią stawić, bo przecież komisja ma takie możliwości, że może kazać doprowadzić też osobę, czyli wysłać policję. I... A Jarosław Kaczyński jak będzie? No uzynane? też powinien się stawić. Ciekawe, żadnego... czy to zrobi, prawda? Myślę, że jego da, charakter, to Ależ oczywiście, że tak. co najwyżej na wymyśla im o ich od bandy agentów niemieckich <noise> i rosyjskich jednocześnie <noise> i tyle okazja, ale stawić się stawi tyle i musi na, naprawdę a poza tym uważam, że tak trzeba, że, że no nie wiem no ktoś powinien w tym obłędzie, w jakim się znaleźliśmy, powinien się trzymać jakichś zasad jest komisja śledcza powołuje świadków świadkowie przychodzą niezależnie od tego, czy jest im to w smak, czy nie. Nie. skoro partie tak zwane demokratyczne chcą demontować wszystkie bezpieczniki, to może chociaż druga strona będzie się trzymała jak O nie sądzę. <grywa> no wiem, wiem, druga strona też nie ma skłonności do tego. No i jest jeszcze pan Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. No i pan, pan Glapiński nieustająco się grozi, że ma stanąć przed Trybunałem Stanu, że stanie postawiony to jest najprostsza rzecz, ponieważ tutaj Wystarczy zwykła większość, którą oczywiście tak zwane partie demokratyczne, tak zwana koalicja demokratyczna dysponuje tą większością i w związku z tym rzeczywiście mogą go postawić przed Trybunałem stanu i on wtedy będzie zawieszony w swojej funkcji, ale moim zdaniem implikacje tego będą bardzo, bardzo duże. No, o ile telewizja publiczna, przejęcie telewizji publicznej no, nie wywołało i nie wywoła takich wstrząsów. O tyle opinia publiczna po takim usunięciu prezesa NBP przerwaniu jego kadencji może być mocno zbulwersowana. Czytałam co prawda dzisiaj taką wypowiedź prezesa przepraszam, przedstawiciela agencji, jednej z agencji ratingowych, który mówił, że z automatu nie nastąpi żadne obniżenie wartości złotówki, no bo to on jest związane z siłą gospodarki i. Z siłą tej waluty, a nie z prezesem, no i z niezależnością całej instytucji, a prezes jest tylko elementem tejże instytucji. To jest pełna zgoda. Nie sądzę, żeby nastąpiło takie automatyczne, taka automatyczna deprecjacja złotówki, ale oczywiście będzie, atmosfera będzie coraz gorsza wokół koalicji tak zwanej demokratycznej i w związku z tym pojawiły się takie pogłoski, że Marek Belka, ale i Hamna Gronkiewicz-Walc, czyli dwójka byłych prezesów NBP, wstawiła się do Tuska za Adamem Grapińskim, w tym sensie, że lepiej by było, żeby jego przed Trybunał Stanu nie stawiać i Donald Tusk zresztą ostatnio powiedział, że no, prawnicy pracują, ale oczywiście nikt nie będzie stawiał Glapińskiego przed Trybunał stanu za sposób walki z inflacją, czy za inne merytoryczne decyzje, tylko za decyzje polityczne. Zobaczymy, czym to się skończy. Wszystko razem, czy Glapiński się ochroni. W każdym razie myślę, że dopóki będzie rządziła obecna koalicja, no to nad nim ten Trybunał Stanu będzie, będzie wisiał. wisiał, jak ten miecz Damoklesa. <laughs> Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Kohabitacja rządu i prezydenta no, zapowiada się coraz mniej sympatycznie, coraz bardziej konfrontacyjnie. No i tutaj obie strony robią wszystko, żeby nie pozostawić złudzeń, że to będzie przyjazna kohabitacja. Prezydent po świętach, bodajże, a przed Nowym Rokiem, a może nawet tuż przed świętami ten czas tak leci, zawetował ustawę około i to było na dzień przed Wigilią. Na nie? dzień przed Wigilią. No właśnie, ten mówię, że ten czas tak leci. Mm. Zawetował ustawę okołobudżetową i w, na tej podstawie, że tam są pieniądze dla telewizji publicznej i że telewizja publiczna została przejęta w sposób pozaprawny i w związku z tym na w ten sposób przejętą telewizję pieniędzy być nie powinno. Nowa koalicja rządząca po pierwsze oskarżyła prezydenta o to że wziął nauczycieli za zakładników ale bo tam w tej ustawie o budżetowej były też podwyżki dla nauczycieli ale od razu zaznaczyła że przecież mogą wpisać te, te podwyżki do budżetu i to jest prawda rzecz jasna mogą to zrobić a teraz koalicja grozi obcięciem budżetu kancelarii prezydenta co prawda szef sejmowej komisji finansów mówi że to nie jest żaden rewanżyzm, że to przecież po prostu trzeba oszczędzać, no bo zapisaliśmy tam dodatkowe środki na onkologię, to te 3 miliardy co to miały pójść na telewizję zostały zapisane na onkologię dziecięcą, że wszyscy muszą się złożyć, no ale przecież wiemy jak jest, przecież chodzi o to, żeby po prostu dopiec prezydentowi i obciąć mu budżet, a przynajmniej go postraszyć. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego koalicja rządząca z tym samym premierem, również straszyła Lecha Kaczyńskiego, że obecnie budżet kancelarii, tylko, że to są takie strachy na lachy, no bo, no bo co, bo komu zrobią krzywdę, komu zrobią przykrość? No przecież nie prezydentowi. Prezydent ma pensję ustawowo zagwarantowaną. Tak, ani jego najbliższym współpracownikom, tylko raczej tym takim ludziom, którzy gdzieś pracują na niższych stanowiskach. No to rzeczywiście zrobiliście krzywdę. Natomiast, no ja rozmawiam z jednym z takich osób z otoczenia, Andrzeja Dudę, już po Nowym Roku, no i mówi, no i będzie wojna. Znaczy, oczywiście między prezydentem a premierem. A w cudzysłowie wojna, tak, wojna po prostu. Powiedział, tak. że sam tego chciał, że oni próbowali się dogadać. Tymczasem Donald tu z tymi wszystkimi zachowaniami, no i do tego sprowokował, mówi, no w, w ten sposób i to w ogóle niedogadywanie się przy okazji telewizji publicznej. Później, no nie wołanie tego Sejmu, tak jak chciał Andrzej Duda, przecież w sprawie tej ustawy odnośnie podwyżek dla, podwyżek dla nauczycieli. To wszystko spowodowało, że oni, rzeczywiście Andrzej Duda, jest na niego wściekły. Zresztą ja od początku zresztą też wiedziałyśmy o tym, że ta wojna nastąpi między nimi, bo tam są po prostu złe emocje. Obaj panowie się szczerze nie cierpią. I to właśnie za czasów jeszcze Lecha Kaczyńskiego. Czasów kiedy, Lecha Kaczyńskiego. Kiedy tak. Andrzej Duda tam przecież pracował i doskonale wie, w jaki sposób był traktowany Lech Kaczyński. Zresztą też nie bez przyczyny, to jego orędzie było w tej sali białej, zdaje się, gdzie był portret Lecha Kaczyńskiego za jego plecami. On chciał to pokazać i powiedział to też w tym orędziu, że on pamięta te czasy, jak to było. Natomiast ja usłyszałam jedno od tego współpracownika, mówi tylko, że wtedy koło Lecha Kaczyńskiego były no, takie dziadki, które nie potrafiły sobie za bardzo radzić politycznie. A teraz on ma fajterów i wojowników. Nie pozwolimy, żeby Andrzej Duda tutaj pozwalał ucierpiał sobie, tak, ucierpiał na to. Jego, jego wizerunek tak. i żeby go traktował tak jak po pernoga. Per mm -hmm. Więc no widać, że tam też są takie nastroje bardzo bojowe i jak mogą, to na wszystko będzie weto. No po prostu, co będzie chciał Donald Tusk, no, to nie będzie unieważniał weto, nie wiem, co będzie robił. No, no, tak. no w każdym <laughs> razie myślę, że o tym, żeby pan prezydent zaprzysiągł nowych sędziów do nowej, lepszej Krajowej Rady Sądownictwa, to myślę, że już z góry można zapomnieć. Tak samo, jeżeli chodzi o trybu Nał Konstytucyjny. No, ta ta kochabitacja oczywiście myśmy ją przewidywały, dlatego że te złe emocje wówczas nie były spowodowane tylko Lechem Kaczyńskim, który był zresztą człowiekiem dosyć łagodnym i, prawdę mówiąc, naiwnym politycznie, bo to Jarosław zawsze był takim drapieżnikiem politycznym, a Lech Kaczyński raczej, raczej był łagodnym człowiekiem i dawał się po prostu przerabiać Donaldowi Tuskowi. Jak, jak dziecko. No. Ja pamiętam taką scenkę, kiedy on mu nie dał samolotu. Pamiętasz? Była taka historia, że musiał rejsowym lecieć prezydent. I to były też takie te kamery, które to nagrywały, on stoi wśród tych ludzi, ten Lech Kaczyński. No i pytają go dziennikarze, czy zamierza podać rękę Donaldowi Tuskowi. I on mówi: oczywiście, że podam rękę, dlaczego miałby mnie podawać. I znaczy on miał w sobie taką łagodność, on nie miał w sobie takiego właśnie zacięcia. Zresztą ja pamiętam też. Z w moment, kiedy on przemawiał w Gruzji, podczas tych ostrzałów tej kolumny, kiedy jeden z dziennikarzy m, tak wprost jakby sugerował, że to był taki właśnie udawany zamach. To, hmm. co, co było dla mnie też, na takie pytanie padło, kiedy tutaj obaj stali, ten, widziałam ten prezydent Gruzji był taki aż w szoku, że w ogóle dziennikarz polski zadaje takie pytanie, a on też bardzo łagodnie odpowiedział. Wyobraź sobie Rosłowa Kaczyńskiego w tej hmm. sytuacji. Jarosław Kaczyński Byłoby od grubo. razu by wy, dać z agentów, to wiadomo. No, tak, tak. A też pamiętam to, co później opowiadali politycy właśnie z otoczenia Lecha Kaczyńskiego, że z, z Tuskiem zawsze było tak, że jak on szedł do Kaczyńskiego na jakieś uzgodnienia, oni się dogadywali, że o czymś nie będą mówić, albo jakiś konkretny przekaz, po czym wychodził Tusk i oczywiście zupełnie na odwrót. Także zawsze stawiał Kaczyńskiego, no to zawsze, to tak to, to, zabawa może trwać kilka razy, a po pewnym czasie już nikt się z nim nie umawiał na to. Już to nikt możemy powiedzieć: Nikt się już nie bawił, bo do, z góry było wiadomo, że to nie ma sensu. Ale Tusk zawsze wywalał te uzgodnienia w kosmos i, i, i zanim się otoczenie prezydenta zorientowało, no to parę takich przypadków było. No i, i oczywiście pamiętamy właśnie te wszystkie rzeczy, nawet sceny gorszące, które miały miejsce no chociażby, tam oczywiście Lech Kaczyński też popychany przez Jarosława Kaczyńskiego trochę się upierał y, o, do, żeby w, wściubiać nosy w sprawy europejskie, do których nie miał prawa. Y, to, to też była... I y... Dlatego teraz wracając do teraźniejszości Andrzej Duda zapewnił sobie tą ustawę kompetencyjną. Tak, tak ale <laughs> pytanie czy on będzie jej przestrzegał. Y, ostatnio robiłam wywiad z Bartłomiejem Biskupem dla plusa minusa Rzeczpospolitej. polecam Państwu, zareklamuję się przy tej okazji i on właśnie mówił jesteśmy w sytuacji, w której się zastanawiamy, które ustawy będą przestrzegane przez rząd, a które nie. I to nie jest dobra sytuacja. Bo ja na przykład się zastanawiam, czy rząd będzie przestrzegał tej ustawy, czy też na przykład uchwałą Sejmu ją unieważni. Stwierdzi, że jedyna kompetencja w tej polityce zagranicznej no ma tak. urzędujący premier. Przed wyborami pojawiła się taka informacja, że Donald Tusk wrócił do Polski. Znaczy, tak, taką informację rozpowszechniali politycy pis żeby powiedzieć uczciwie, a nie in, inne środowiska, że Donald Tusk wrócił do Polski po to, żeby zrobić dwie rzeczy: przyjąć traktaty nowe, które bardzo ograniczają decyzyjność państw narodowych, a przy okazji jakby przyspieszają całą tę integrację unijną, i by wprowadzić w Polsce Euro. No i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o traktaty, no to już tak się zapowiada. A jeżeli chodzi o euro, to już widać, że zaczęło się podprowadzanie, takie medialne podprowadzanie, pod wprowadzenie euro. Ostatnio przeczytałam taki artykuł, że wszyscy ekonomiści się zgadzają, jakoby z powodu braku w Polsce euro Polska traciła miliardy złotych i w ogóle miała gorszy rozwój gospodarczy. I muszę powiedzieć, że jako, jako stara kobieta, która dużo pamięta, Zastanawiam się, którzy to ekonomiści od kiedy się zgadzają, bo jeszcze parę lat wstecz, pamiętam 2015 rok doskonale, kiedy wszyscy ekonomiści mówili, że absolutnie nie powinniśmy przyjmować euro, że nasza gospodarka jest w takiej sytuacji, że w tej chwili lepiej trzymać się złotówki, ponieważ, i, i, ponieważ jest możliwość manipulowania kursem w kraju i dostosowywania do ewentualnej. Wachnięć koniunktury, które wiadomo, że w gospodarkach kapitalistycznych są normalną rzeczą, a jak się ma euro, no to się już o tym nie decyduje. To już się ma to euro i trzeba się zdać na Europejski Bank Centralny. I doskonale pamiętamy kwestię inflacji, kiedy Europejski Bank Centralny się zastanawiał, czy podnieść stopy procentowe, bo niektóre kraje by to zarżnęło, czy też ich nie podnosić, a to z kolei. Uderzałoby w gospodarki innych krajów, ponieważ te kraje, które są w strefie euro, są bardzo zróżnicowane pod względem gospodarczym. Jedne mają po prostu bardzo poważne kłopoty, a inne chciałyby trochę dać takiego napędu swojej gospodarce. To tutaj myślę głównie o Niemcach, bo ich gospodarka jest w miarę dobrej sytuacji, ale tak siada, siada powoli. Ten, ten motor się zacina jedne kraje by chciały troszeczkę rozkręcić, Swoją gospodarkę, inne by chciały, w, zmierzają w innym kierunku, no i, 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 taki, i taki jest kłopot. I wtedy nasza gospodarka musiałaby się podporządkować właśnie decyzjom Europejskiego Banku Centralnego, czy one by nam się podobały, czy nie. I czy byłyby dobre dla naszej gospodarki, czy nie. No i tutaj trochę dotykasz tego, o czym mówił Mateusz Morawiecki y, ostatnio, jak rozmawiał z dziennikarzami odnośnie y, tego, że 90% mediów teraz będzie mówiło jednym głosem. I rzeczywiście to się zaczyna trochę dziać, bo jakby się poobserwuje, nie dość, że teraz skręty w mediach publicznych, które do tej pory były hardkorowo, prawicowo, w ogóle <głosł> propagandowe, raptem zrobiły się również liberalno-lewicowe i tam też są takie tematy wrzucane, tak w wydaniach wiadomości. Mamy tutaj TVN, no mamy taki Polsat, który jest powiedziałabym, centrowy, Czasem z się w stronę konserwatywzmu, czasem lewicy, no ale no nie jest jakoś jednoznaczny. Mamy dużo też portali, szczególnie horyzontalnych, które też jednak mają jakby zabarwienie takie liberalno-lewicowe. Większość też gazet. Więc szczerze mówiąc tutaj Mateusz Morawiecki no pod tym względem miał trochę racji, bo jeżeli taki temat będzie w taki sposób przedstawiany, że większość chce... Nie większość, wszyscy. Albo wszyscy, wszyscy chcą, wszyscy ekonomiści... To ludziom, którzy no na co dzień jednak no nie, nie zajmują się polityką, nie śledzą tego, nie zajmują się ekonomią, będzie bardzo trudno jakby oprzeć się wrażeniu, że to jest właśnie dobra decyzja. No, wszyscy więc chcą. Więc skoro wszyscy godni. chcą, to musimy mieć to euro. A niestety my to też obserwujemy przecież jako dziennikarki, że w zależności od tego, kto co ogląda, ma bardzo takie radykalne poglądy, prawda? Że bardzo trudno jest ludziom, którzy się nie znają na polityce, nie, nie śledzą i wytłumaczyć na przykład, że ktoś że nie można powiedzieć, że jedna strona tylko kradnie, albo tylko jedna ma rację, bo ten przekaz, takie młotkowanie, tak, no szczególnie moim zdaniem tu dałaś przykład gazety, ale szczególnie w telewizjach, gdzie masz co 15 minut ten sam temat. No ja ostatnio siedziałam na paznokciach i gdzie był włączony TVN24 i ciągle było o tych pensjach dla tych dziennikarzy TVP i myślę sobie, kurczę, no kiedyś widziałam TVP, bo ja sama nie mam telewizora, i tam na przykład było pensjach dziennikarzy TVP VN, dopóki był jeszcze prawicowy, znaczy oni zaczynają się po prostu niczym, znaczy są lustrzanym odbiciem, tak? W takim sensie, że po prostu, że, ta, że to powtarzanie cały czas tego samego przekazu powoduje, że to się gdzieś tam w głowie tak utwierdza. Mi się Oczywiście, że tak. Życie jest teraz bardzo szybkie i no ludzie nie, ma nie czasu. mają czasu, żeby się wgłębiać w temat. Zatem akceptują, przyswajają to, co im podają media i rzeczywiście, jeżeli nie znajdą żadnego innego punktu widzenia, żadnego kontrapunktu do tego, co im będą serwowały te media, to będą to przyjmowali na wiarę, a nie na własne krytyczne rozeznanie. Oczywiście jeszcze takim ratunkiem w tym wszystkim jest internet, bo internet potrafi wszystko wyśmiać. Internet potrafi jednak, ludzie, którzy tam pracują w internecie, też potrafią znaleźć opinie takie, które nos skonfrontują to, co się dzieje. Więc tutaj mimo wszystko jest jakaś nadzieja, i ja taki czarna, czarny scenariusz nie wierzę że 90% mediów będzie mówiło jednym głosem, ale widać, że absolutnie taka próba się zaczyna. To znaczy, że jakby ta nieprawomyślność, tak jak wtedy nieprawomyślność w stosunku do tego, co mówiło Prawo i Sprawiedliwość, no teraz jest szybko jakby karana, bo no jak zobaczyłam na przykład chociażby wpis ostatnio Katarzyny kolondy zaleskiej na Twitterze, tam był taki link dzień do artykułu... Dziennikarki TVN-u. Jakby powiedział Donald Tusk odnośnie Rosława Sikorskiego, nie trzeba przedstawiać. W tym przypadku. I tam był link do artykułu Rzeczpospolitej, która też pisała za Onetem odnośnie sondażu, że Polacy są za. Takim przejęciem mediów, tak? Przejęciem. Więc ona napisała przejęciem, i trzy znaki zapytania, że to nie jest żadne przejęcie i zdaniem, tylko to jest normalne. Przywracanie, Przywracanie praworządności. praworządności. Tak. I, 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 stosowanie prawa, I stosowanie prawa w taki sposób, jak my je rozumiemy. A demokracja i w ogóle przeciwnicy nie? niech spadają. No i to rzeczywiście o tyle jest zagrożenie, że jeżeli ludzie będą się w jakiś sposób być może bali, tak? bo to też jest to, to, co część dziennikarzy z tej telewizji publicznej, która już teraz, znaczy z poprzedniej telewizji publicznej piszą, że oni robili coś wbrew swojemu sumieniu. Widać, że też bali się robić czegoś innego, no bo bali się zwolnień. No niestety media mają cały czas ten taki ból, szczególnie publiczne, że no, są uzależnieni od polityków i nie spodziewałabym się dlatego niczego dobrego. Będą. I będą, więc jeżeli Państwo myślą, że teraz raptem zrobi się obiektywie, nie? Jak powiedział Michał Kolanko, e, politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, przywracamy obiektywizm, to obiektywizmu raczej w mediach publicznych przez najbliższe wiele lat pewnie nie będzie. To będzie obiektywizm tak, jak oni go rozumieją. <laughs> to były niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost i w piątek o 14 na Spotify. Jana Miziołek i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.